Urząd Pracy Ministrów Spraw Zagranicznych pochodzi, jest pochodzenia żydowskie. No takie były ogłoszone. To nie było oczywiście przedmiotem dyskusji, natomiast zrozummy też postawę Nabila Dobra, że jestem reprezentantem społeczności syryjskiej w Polsce i to są emocje, które towarzyszą również tej społeczności, ludziom, którzy mieszkają w Polsce, mają okazję sporadycznie podczas tego konfliktu odwiedzić Syrię i zobaczyć, jaka sytuacja tam się dzieje, jakie tragedie tam następują. Natomiast odpowiadając na Państwa pytanie, nie jesteśmy od tego, żeby doradzać w spraw zagranicznych. Wierzymy w mądrość pana Sikorskiego i jego doradców. Jest doświadczonym politykiem, który przeżył wojnę w Angolii, w Afganistanie, więc pewnie powinien również sobie zdawać sprawę, czym jest wojna domowa w Syrii. Czy Polska ma tam jakąś aktywną rolę do odegrania w regionie? Otóż, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, że w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami czy krajami Zatoki Perskiej, to my jesteśmy tam jakimś decydującym graczem. Nasze polskie możliwości z całą pewnością są ograniczone, ale uważamy, że te informacje, które nam się udało zebrać i pozyskać, mogą w jakiś sposób być przydatne również dla analityków Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A jakie wnioski z tego wyciągną, to już jest kompletnie odrębny temat. To jest, że tak powiem, sprawa, która wkracza poza nasze kompetencje. Nie jesteśmy formacją polityczną, więc nie poczuwamy się do upoważnienia, abyśmy mogli pouczać polski MSZ i prowadzić taką politykę, jaką mają stosować. No właśnie te materiały, te obrazki, wszystko zostało zobrazowane. Czy myśli pan, że coś to zmieni? To miało na celu utożsamienie MSZ. Jak naprawdę wygląda tam sytuacja? Czy chcieli z nimi współpracować i przekazać im to? Czy gdyby tylko ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się wola rozmowy i prośba o przekazanie materiałów, które sprowadziliśmy, to oświadczamy, że jesteśmy gotowi natychmiast to uczynić. A już dzisiaj możemy bardziej na media. A już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta debata kontrowersyjna rozpoczęła się od kontrowersyjnego tekstu, która się toczy, jest debatą, która przyniosła pewne plusy, bo zwiększyła z całą pewnością świadomość czytelników polskiego internetu, polskich mediów, widzów, słuchaczy na temat tego, co się w Syrii dzieje. Ja przede wszystkim tego chciałbym życzyć wszystkim, aby ta świadomość wydarzeń na arenie międzynarodowej w Polsce rosła. Nieważne, kto się po jakiej stronie opowiada. Bo powiedzmy sobie Państwo szczerze, to, że jakiś obywatel Polski opowie się po jednej lub po drugiej stronie konfliktu syryjskiego, ma marginalne znaczenie dla przebiegu tego procesu. Ale chodzi o to, żeby pozyskiwał wiedzę, żeby miał informacje z jednej i z drugiej strony i sam wyciągał wnioski. Ja też jeszcze raz to podkreślam, że dla mnie taką dosyć kuriozalną sytuacją jest sytuacja, w której urzędnicy mówią obywatelom polskim, gdzie mogą jeździć, gdzie nie mogą jeździć, w której urzędnicy twierdzą, że obywatel polski, czy to naukowiec, czy to ekspert, czy dziennikarz, który gdzieś pojedzie w miejsce jakiegoś konfliktu, powinien reprezentować linię i interpretację polskiego MSZ. Nie, my jesteśmy organizacją pozarządową. Jeśli pan Bosacki nie wie, czym jest organizacja pozarządowa, to znaczy, że powinien definicję takiej organizacji pozarządowej najpierw poznać i dopiero później zastanawiać się, czy organizacja pozarządowa może występować w imieniu państwa polskiego, czy jakiegokolwiek innego państwa. Nie jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, nie jesteśmy urzędnikami, nie jesteśmy pracownikami czy współpracownikami MSZ. Więc wszelkie nasze analizy, poglądy, to rzeczy, za które odpowiadamy, wyłącznie my sami, jako prywatne osoby i obywatele. Ale wydaje mi się, że MSZ nieprawego przestrzega przed wyjazdami do Syrii, ponieważ chce narzucić obywatelom Polski jakąś linię, tylko właśnie dlatego, że jest niebezpiecznie w tym kraju. A jeżeli panowie twierdzą, że tam jest bezpiecznie, to czemu państwo nie zaprosiliście na ten wyjazd dziennikarzy innych mediów, tylko bardzo specyficznego medium? To była dosyć taka, powiedziałabym, hermetyczna grupa, więc jeżeli państwo chcecie, żeby media polskie szeroko o tym pisały, no to trzeba było wysłać propozycję. Bardzo chętnie sama by się przyjechała i na własne oczy zobaczyła, jak doskonale się wiedzie Syryjczykom, to po pierwsze. Po drugie, czy europarlamentarzy, czy to z jakiej grupy europarlamentarnej pochodzi? Panie redaktorze, co do pierwszego pytania, to ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dbało bezpieczeństwo nas wszystkich jako obywateli planujących jakieś wyjazdy zagraniczne. To jest jego rolą też.
Natomiast myśmy lojalnie, jako obywatele polscy, na stronie MSZ-u przesłali informację i formularz o tym, że udajemy się do Syrii. MSZ, jak każdy MSZ każdego kraju, może rekomendować lub odradzać wyjazdy do różnych krajów, posiadając określone informacje na temat sytuacji poziomu bezpieczeństwa w tych krajach. To jest jego rola. Więc my w pełni świadomi, podejmując własne ryzyko i informując o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny. My nie byliśmy organizatorami, a uczestnikami tego wyjazdu. Organizatorami była strona syryjska. Organizatorami byli przedstawiciele społeczności syryjskiej w Polsce, którzy wiedzieli, że nasze centrum, Europejskie Centrum Analizy Geopolitycznej, nie, prowadzi program Syria 2012, tak jak się nazywa wojna w Syrii, to już kolejny rok trwa, prowadzi program analityczny, że Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych przygotowuje w tej chwili pracę zbiorową, naukową, recenzowaną przez polskich politologów, profesorów, na temat tzw. arabskiej wiosny. Że Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, a konkretnie moja skromna osoba, pisze w tej chwili monografię naukową na temat konfliktu syryjskiego. I stąd, nie, ale ja nie słyszałem o kimś, kto pisałby w tej chwili na temat Syrii jakąkolwiek pracę naukową. Naukowo. Orientowałem się, proszę wierzyć, jestem politologiem praktykującym, więc poznałem całą literaturę dostępną w Polsce na temat Syrii, w języku polskim oczywiście. Staram się śledzić wszystkie nowe publikacje na ten temat. Z tego co wiem, żaden z polskich naukowców nie ma na razie pisania takiego monografii. Oczywiście monografię, bo my ukazaliśmy, gdzie wszędzie dostępne na swoim też przekazane. To są prace na karty czysto naukowe, więc przydające recenzje naukowe i będące publikacjami naukowymi. Natomiast Nie jesteśmy, nikt nie jest w stanie. Tak naprawdę ciężko pracę naukową w ogóle. Ja sam o Libii pisałem teraz, więc nie wiem. Pan ma Azję i to jest ciekawe pytanie. To pytanie, czy w ogóle można powiedzieć o naukowości. Tak. A nie, to nie jest zawsze pana strona, czy to jest taka sytuacja, nie wiem. Znaczy można podejmować próby szacunków, dokonywania szacunków, czy opisywania różnych wydarzeń, posługując się różnymi źródłami. Oczywiście podobnie jak dziennikarzy, tak i naukowcy obowiązuje zasada konfrontowania różnych źródeł. Prawda? Czyli zarówno źródeł opozycji. No my mamy dzisiaj sytuację, w której niemal wszystkie informacje na temat ofiar konfliktu syryjskiego otrzymujemy przez syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, którego siedziba mieści się w Londynie. Oni zbierają, są powiązani z opozycją, zbierają informacje na temat ofiar, wydarzeń, zamachów, starć i przekazują te informacje europejskim mediom. Europejskie media, czyli Reuters głównie, prawda, częściowo BBC, częściowo inne agencje przekazują to dalej i w polskich mediach czytamy to, co przekaże Reuters, czy to, co przekaże BBC, to są tłumaczenia. Że to centrum urzęduje w sklepie spożywczym. No to są różne już na jego temat informacje, ale to nie wnikajmy. Jest to jakiś ze źródeł, tak, które jest cytowane. Inne źródło, to jest oczywiście strona rządowa, która też mówi o swoich szacunkach, które mogą być różne, tak, i o swojej interpretacji. Jeszcze inne źródła, bo to nie są tylko dwa źródła, podkreślam, to są różne ugrupowania i opozycje, o których mówię. Bo myśmy byli w Syrii również półtora roku temu i wtedy mieliśmy naprawdę unikalną możliwość porozmawiania z opozycją, na przykład z komunistami. Powiem Państwu tak, bałbym się robić wywiady i wpaść w ręce tych opozycjonistów, którzy na tych filmach są pokazani. Tych, którzy podejmują tych kroków, nagrywają je po prostu kamerą, a później puszczają YouTube. No. Miałbym dyskomfort rozmawiając z tymi ludźmi, nie sądzę też, żeby oni byli źródłem celowym i obiektywnym źródłem do pracy. Ale czy z taką tezą, że jakikolwiek rzetelny źródła. Dobrą pracę naukową. Ja powiem tak, ja w przypadku Libii, oczywiście tam jest pozamiatane, wiadomo, też to warto, no jest tam cały czas konflikt, ale mimo wszystko mamy więcej źródeł. Tam była Komisja Praw Człowieka ONZ i ona nie była w stanie zweryfikować.
Proszę pana, jedyną, znaczy od razu podkreślę, że celem pracy naukowej nie jest oszacowanie, że zginęło tam 100 tysięcy, 150 tysięcy. To jest przykład. Prawda? Natomiast celem pracy naukowej jest ukazanie w naszym przypadku, w przypadku pracy, w którym w tej chwili siedzimy, ukazanie również pewnego kontekstu międzynarodowego, ukazanie, co ma niebagatelne znaczenie, wojny informacyjnej, która się odbywa, czyli zawartości zarówno mediów strony prorządowej, jak i strony opozycyjnej, jak i mediów poszczególnych krajów w ten czy inny sposób ten konflikt zaangażowali. My mamy dzisiaj, politologicznie rzecz ujmując, do czynienia z tak zwaną w naszym przekonaniu proxy war, czyli wojną zastępczą, w której ścierają się interesy nie tylko różnych grup w Syrii, pochodzących z Syrii, ale również różnych państw, graczy globalnych, też graczy pozapaństwowych, bo Hezbollahu z jednej, Hamasu z drugiej strony, Al-Kaidy, prawda, w tym miejscu, prawda, więc tam się ścierają interesy niezwykle dużej liczby różnych graczy, którzy próbują swoją interesy realizować w drugiej stronie. Ja teraz... przepraszam, że przerwę, ale czy pan mówi o obiektywizmie? Czy obiektywizm może być, kiedy jesteśmy zapraszani tam przez rząd? Podarek zapłacony przez rząd, wyżywienie też. To też jest. Ja wie pan co, ja co do tylko powiem spraw związanych z hotelem. Hotele dzisiaj w Damaszku w tej sytuacji, podobnie zresztą jak może w wielu wypadkach w restauracjach czy w taksówkach nawet stanie się przyzętnęli, bywając w Syrii, są darmowe. W tym sensie, że jak przyjedzie ktoś z Europy, to ale jednak na zaproszenie reżimu, tak? I czy to wtedy może być wyjście? Ja nie wiem, parlamentu syryjskiego. Państwa, parlament i czy... Słowo reżim, pan, to jest określony. Tak jest. Ja chciałem powiedzieć nie, po prostu... Nie, zaczekaj, czy to jest reżim? Pan tu stoi przed państwem reżim, no bo to jest przedstawiciel społeczności syryjskiej. Ja jestem, szefem Stowarzyszenia Syryjczyków w Polsce, Klubu Syryjskiego. I jesteśmy organizatorem tego całego zdarzenia. Myśmy je zaczęli organizować dla... europosłów europejskich, a dlatego, że chcieliśmy po prostu mieć udział Polaków, czy tam naszych przyjaciół z Polski, no to akurat tam, oczywiście przy współpracy z Europejskim Centrum zaczęliśmy to też organizować, także głównym powodem, dla którego ja mówiłem, głównymi uczestnikami to byli europarlamentarzyści europejscy. Natomiast przyznam się szczerze, jako Syryjczyk przebywający w Polsce, że my nie mamy zaufania do mediów polskich. Ja nie mam zaufania. Ja w ogóle nie mam zaufania. Myśmy mieli kilka gazecie wyborczych, kilka spotkań, na których braliśmy głos. Zabraliśmy głos. Obiecała gazeta wyborcza to powiedzmy wydać w jakimś tam czasie. Ani słowem o tym, co myśmy rozmawiali na ten temat, to było na temat terroryzmu. Także ja napisałem kilka artykułów jako riposta na artykuły, które były wydane w Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza powinna była to wyświetlić, czy tam wydać. Nie wydało. No wręcz dostałem e-maila, że oni tam tego moich tam słów nie wydadzą. Po prostu media w Polsce, ja nie mówię tylko o Gazecie Wyborczej, ja mówię o tam, nie wiem, TVN24, To są media, które są opanowane, według mnie są opanowane przez sionizm. Ja nie powiem, że przez sionizm. Także dlatego my jesteśmy gotowi w każdej chwili zorganizować wypad specjalny dla prasy, dla mediów polskich do Syrii i na normalnych zasadach. Jest ponad 300 instytucji medialnych z całego świata, które mają siedzibę w Damaszku w tej chwili i urzędują i normalnie, tak. Jak byliśmy na tym oglądać miejsce tego wybuchu samobójczego, to były i CNN, to były z BBC, różnych, natychmiast oni zjawili się też razem z nami. Także nawet nagrali z nami jakieś tam rozmowy, spotkania i tak dalej. Nasi oczywiście nagrali. Także są tam reprezentowane. To prasa polska, media polskie tylko polegają na informacji otrzymanych od mediów zagranicznych. No proszę państwa, tu jeszcze wracając do jednej kwestii. To naprawdę w naszym przekonaniu każdy dziennikarz w tej chwili, nawet mając możliwości takie, jakie ma dzisiaj, może dotrzeć przy odrobinie woli do Syrii.
informacji. Ustalaliśmy, to również była część naszych pytań do ministra informacji syryjskiego. Ministerstwo informacji prowadzi system akredytacji. Nie spotkałem się z sytuacjami jakichś odmów, prawda, czy też nie słyszałem o odmowach, no bo skoro było tam, jak wspomniał pan Nabil, że były tam takie stacje jak CNN, prawda, które mają raczej dosyć określony stosunek do konfliktu syryjskiego, czy BBC, które podobnie komentuje wydarzenia tam mające miejsce. To znaczy, że może nie wykazać ze strony władz. Natomiast od nas tam wcześniej pani jednak powiedziała o tym, że były marginalne media. Chcieliśmy zauważyć, że Polskie Radio nie jest marginalnym medium, że Polskie Radio zaprezentowało po tym wyjeździe całkiem przyzwoity. Podkreślając oczywiście, i my też to podkreślamy, już tak jak mówię, dziękuję, że powinniśmy tam wysłuchać raz jedne ze stron. Spotykaliśmy się z jednym ze stron i chcieliśmy wysłuchać. Problem polega na tym, że my w obecnym naszym przekazie mamy relacje tylko i wyłącznie każdy jeszcze raz podkreślam z czytelników, widzów ma swój rozum, żeby sobie skonfrontować te informacje i te twierdzenia z jednej i z drugiej strony badające. No taką debatę chodzi. My jesteśmy do dyspozycji mediów w każdej chwili, w każdej sytuacji, która wynika powiedzmy z jakichś tam nagłych tam sytuacji i może mi pomóc. Natomiast no, chciałem zaznaczyć jedną rzecz jeszcze, że w sytuacjach konfliktowych na Bliskim Wschodzie polskie media niestety nie zwracają się do osób, które są kompetentne wyrazić, powiedzmy, opinię, czy wydać opinię na temat, tylko zwracają się na przykład do profesora Szefa Hawajsa, na przykład. Jest konflikt w Libanie, agresja izraelska na Liban, jest profesor Weiss, wypowiada się, jak to jest, dlaczego i jak to rozwiązać. Jest atak na Gazę, płynny ołów, znowu profesor Weiss jest alfą i omegą, powiedzmy, w tych mediach polskich wszystkich, które tam opowiadają o sytuacji, jak to jest rozwiązać, jaka to jest prawda, która stoi za tym. To w końcu zapytajcie kogoś, kto jest związany z tym. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.